Hejka na moim kanale. Wykonamy dzisiaj skarpetki. Będą to skarpetki dla dorosłych. Mam już tutaj formę. Będą wykonane z włóczki merino i poliamidu. 75% wełny merino, 25% poliamidu. W multikolorowej. Jest jedna nitka, ma różne kolory, dzięki czemu nie będziemy musieli łączyć poszczególnych kolorów i przy zierkaniu od razu pojawi nam się wzór. Ja tutaj teraz rozwinę tą włóczkę. Tak wygląda ona po rozwinięciu. I zwinę sobie kłębek. Zwijamy kłębek w ten sposób, że najpierw musimy rozwinąć wszystkie nitki. Najlepiej poprosić kogoś o pomoc, ponieważ ona jest dość długa. Najlepiej, jeżeli ktoś by przytrzymał dłońmi, albo możemy sobie na dwóch krzesła stawić. Są też oczywiście specjalne urządzenia do zwijania. I znajdziemy nitkę, która jest początkowa w tym zwoju i będziemy zwijać kłębek, żebyśmy mogli bez problemów przerabiać później. Pokażę tak pokrótce, jak to wygląda, czyli mamy tutaj rozłożoną już naszą wełenkę. Najlepiej mówię, jeżeli będzie pomoc drugiej osoby albo nawet dwa krzesełka i zwijamy nitkę po kolei, aż powstanie nam kłębek. Jak zwinę już cały kłębek, to włączę się i będziemy zierkać. Po zwinięciu wełenki okazało się, że wełenka jest tak podzielona, że można zwinąć dwa kłębki, czyli każdy kłębek będzie dla jednej skarpetki, wobec czego ja już zrobiłam skarpetkę jedną, żebyście mogli zobaczyć, jak ona będzie wyglądać po wykonaniu właśnie akurat z tej wełenki. No i teraz pokażę, jak ją wykonać. Na druty rozmiar 2,5. Ja użyję drutów na żyłce o maksymalnej długości 40 cm, dzięki czemu będziemy dziergać na okrągło bez szwu właśnie na tych drutach. Na te druty rozmiarze 2,5 mm nabieramy 56 oczek. Wspomnę jeszcze tylko, że rozmiar tej skarpetki będzie to rozmiar 36-37 rozmiaru buta. Także musicie to uwzględnić przy dzierganiu, jakie wy macie i wtedy na przykład dodać sobie w obwodzie kilka centymetrów i tak samo w długości kilka centymetrów. Możemy kupić bloker. Możemy kupić bloker i wtedy na swoją długość, na swój rozmiar stopy i wtedy przykładając do niego będziemy wiedzieć, jak długo tutaj ilość centymetrów powinniśmy dziergać. Także po nabraniu 56 oczek wyciągamy jeden drut, ustawiamy tak, aby wszystkie oczka były niezakręcone. Jak widać, wszystkie oczka powinny być równe. Dzielimy je na pół, ilość oczek.
Sprawdzamy, czy nie są skręcone. I mając z przodu swoją nitkę wiodącą do kłębka i oraz nasz znacznik początku rzędu, będziemy zaczynać dźwiganie skarpetki od góry, czyli od tak zwanej cholewki. I będziemy wykonywać ściągacz podwójny, czyli dwa oczka prawe, dwa oczka lewe. Więc tak, teraz ściągamy z przedniego drutu na żyłkę i przerabiamy wszystkie oczka z tylniego drutu właśnie tym wzorem dwa oczka prawe, dwa oczka lewe. Ściągaczem będziemy przerabiać 5 cm. Kiedy przerobimy z drutu tylniego, to przekładamy całą robótkę w ten sposób. Oczka, które były do tej pory na żyłce, przeciągamy na drut, a te z drutu na żyłkę i zakręcamy okrąg, czyli przerabiamy drugą część pierwszego rzędu ściegu ściągaczowego. Przerobiłam dwa rzędy, żeby lepiej Wam pokazać, jak to wygląda nasz ściągacz. Wszystkie oczka są ładnie ułożone, nieskręcone, podzielone na pół, na dwa druty, tylni i przedni. I teraz wszystkie oczka z żyłki przekładamy na drut tylni, a wszystkie z drutu przedniego na żyłkę i zakręcamy kolejny rząd. Przerabianie ściągacza, przy czym oczka prawe przerabiamy nabierając od środka. Później będziemy nabierać z przodu, żeby wzór był płaski, a teraz, żeby było bardziej ściśnięte, to oczka prawe nabieramy od środka. Raz jeszcze raz pokażę. Czyli dwa oczka prawe, dwa oczka lewe. Przy czym drut, przy przerabianiu oczek prawych, drut prawy przechodzi przez środek oczka na drucie lewy i przyciąga nitkę, która jest z tyłu. A później, jak już skończymy ściągacz, to będziemy też przerabiać oczka prawe, ale żeby były bardziej płaskie, będziemy je przerabiać przekładając od przodu. Czyli teraz na razie przerabiamy wkładając do środka. Może pokażę jeszcze tutaj tą różnicę, czy widać. Tu są bardziej zbite oczka prawe, natomiast tutaj są bardziej płaskie. I to jest wynik właśnie przerabiania oczek prawych na dwa różne sposoby. Przerabiamy dalej ściegiem ściągaczowym podwójnym przez 5 cm. Bo jeżeli mamy tą jedną połowę rzędu i dochodzimy właśnie do końca przerabiania na drucie tym tylnim, teraz mamy coś takiego, to wtedy całą robótkę przekładamy w ten sposób i oczka z żyłki, druga połowa rzędu, przekładamy na drut. Przeciągamy je na drut. Natomiast te z drutu przeciągamy na żyłkę i mamy tą drugą połowę
okręgu naszego jednego rzędu i dalej dziergamy. Musimy pamiętać, żeby tutaj zacisnąć, żeby nie powstała nam przerwa. Przerobiliśmy 5 cm ściągaczem. Tak wygląda nasz ściągacz. I teraz będziemy przerabiać wzór. Wzór będzie 4 oczka prawe, 1 lewe. Tak on wygląda już gotowy. Jest taki lekko ściągający. Tutaj w przerwach widać te oczka lewe. I będziemy go przerabiać praktycznie przez całą długość, oprócz pięty. I przerabianie prawych oczek będzie trochę inaczej. Przerabiając na okrągło na drutach na żyłce mam coś takiego. Oczywiście drut jest troszeczkę za długi. W związku z czym pamiętamy, że albo dzielimy na pół i przekładamy część oczek, jedną połowę na drut, a drugą na żyłkę. Albo możemy na przykład też po kilka oczek przekładać sobie tak, żeby nigdzie nie było przerwy. Jest to dość dokładnie wyjaśnione w filmiku, gdzie jest pokazane, jak wykonać komin na okrągło, na drutach, na żyłce, które są trochę dłuższe niż rozmiar komina. Przerabiamy 4 oczka na prawo i z tym, że teraz przerabiamy te oczka na prawo od przodu, czyli drut prawy przechodzi przez oczko na drucie lewym od przodu i zabiera nitkę, która jest z tyłu. W ten sposób oczka będą nam się układać bardziej płasko. Czyli 4 oczka prawe, 1 lewe, 4 prawe i 1 lewe. I tak dookoła naszej skarpetki. Z tym, że jest tutaj 56 oczek i żeby nam wzór się zgadzał, to ostatnie oczko, dwa ostatnie oczka przerobimy na lewo jako jedno. Właśnie trzeba pamiętać, żeby sobie układać te oczka do wzoru. Także jeżeli byśmy na przykład mieli 55 oczek, to wzór znowu podwójnego ściągacza by nam nie pasował. Dlatego zrobimy w ten sposób, że teraz po prostu jedno oczko ostatnie przerobimy, dwa jako jedno na lewo. I tym wzorem, czyli 4 oczka prawe, 1 lewe, będziemy przerabiać przez 9 cm. 9 cm licząc od zakończenia przerabiania ściągacza, czyli od początku robótki będzie to 14 cm. I wtedy będziemy wykonywać naszą piętę. Piętę będziemy wykonywać troszkę innym wzorem. Ja przerobię te 9 cm, ponieważ jest to po prostu na okrągło, bez włączania filmiku, a później włączę się, jak żeby dobrze wytłumaczyć, jak wykonać piętę i później zakończenie palców, żeby filmik też nie był za długi i żebyście mogli skorzystać i chętnie go obejrzeć. Czyli pamiętamy teraz, przerabiamy 4 oczka na prawo, 1 na lewo, przez 9 cm od zakończenia przerabiania ściągacza. I pamiętamy, że oczko prawe przerabiamy w ten sposób, że drut prawy przechodzi przez oczko na drucie lewym od przodu, zabiera nitkę, która jest z tyłu i jest ściągana, a lewe standardowo od środka. Mamy przerobione już 9 cm naszym wzorem. Tak wygląda tył, czyli lewa strona skarpetki. Tutaj jest prawa strona skarpetki. I teraz będziemy dzielić na piętę. Musimy
odliczyć od początku naszego rzędu, gdzie jest znacznik, 36 oczek i znowu zaznaczyć koniec. I te 36 oczek będzie na naszym podstawowym drucie do przerabiania. Pozostałe oczka możemy przełożyć na jakiś dodatkowy drut, patyk. Ja tutaj mam drut do warkoczy lub inny drut z żyłką. Tak, żeby one zostały, bo to jest tutaj przód naszej skarpetki, podbicie. I teraz nie będziemy tego przerabiać. Będziemy tylko przerabiać te 36 oczek, które mamy tutaj na tym drucie z żyłką, z tyłu. I będziemy je przerabiać w ten sposób, że pierwsze i ostatnie oczko z rzędu będziemy robić jako podwójne. W ten sposób, że nitka jest z przodu, oczko przerabiamy jak lewe. I nie ściągając oczka z drutu lewego, przekładamy nitkę do tyłu i dopiero wtedy ściągamy oczko na drut prawy. I w ten sposób mamy dwa. Pozostałe oczka będziemy tylko prawym wzorem, czyli na prawo będziemy przerabiać. Dojdziemy do tego 36 i znów przerobimy je podwójnie. Będzie tutaj strona prawa i lewa. Zawsze będziemy przerabiać wszystko na prawo. W ten sposób powstanie nam ściek francuski. Czyli bez względu na to, czy będzie prawo, czy lewo, zawsze wszystkie oczka będą prawe. Powinniśmy tak dodać 12 oczek. Czyli ogólnie 24 rzędy, ponieważ będziemy zawsze dodawać te oczka na stronie prawej. Mamy teraz oczko 36 i znowu nitkę przekładamy do przodu, oczko przerabiamy na lewo, czyli przekładamy nitkę przez oczko, nitka jest z przodu, ja przekładam przez oczko, następnie nitkę przekładamy do tyłu drutu, zaciskamy i oczko ściągamy z drutu lewego dopiero. I w ten sposób powstało nam oczko podwójne. Teraz odwracamy i mamy naszą lewą stronę. Cały czas przerabiamy te oczka na drucie z żyłką, to 36 oczek. Tutaj już mamy 38, bo dodaliśmy dwa. I też wszystkie oczka na prawo. Z tym, że dochodzimy do oczka podwójnego i nie przerabiamy tego oczka podwójnego, czyli tam, gdzie dodawaliśmy, gdzie z jednego oczka wykonaliśmy dwa, tylko odwracamy przed nim całą naszą robótkę na stronę prawo. I tak będziemy robić za każdym razem. Doszliśmy do tego ostatniego podwójnego oczka. Zostawiamy je na drucie prawym. Odwracamy całą robótkę. I ponownie przerabiamy pierwsze oczko, nitka jest z przodu, drut prawy przechodzi przez oczko na drucie lewym od środka, zabiera nitkę, która jest z przodu, następnie nie jest ściągane oczko z drutu lewego, nitka wiodąca jest przekładana do tyłu, drut prawy znów przechodzi przez oczko na drucie lewym i ściąga te oczko. I w ten sposób mamy dwa. I kolejne oczka przerabiamy aż do oczka przedostatniego, czyli tego podwójnego. I teraz przed tym podwójnym ponownie będziemy robić oczko podwójne. Czyli nitka jest z przodu, jest przerabiane jako lewe, później tą nitkę wiodącą ściągamy do tyłu i
wciągamy nasz oczko jako dwa. Przekładamy całą robótkę bez przerabiania tych, które już były podwójne i przerabiamy wszystkie oczka na prawo. I przerabiając na prawo ponownie dochodzimy do oczek, które są podwójne. Ich nie przerabiamy i przewracamy z powrotem na kolejną stronę. Będziemy tak powtarzać 12 razy. Czyli 12 razy zrobimy oczko, które jest początkowe i oczko, które jest końcowe, jako oczko podwójne. A pozostałe są oczkami przerabianymi na prawo. I za każdym razem przerabiamy do momentu, kiedy mamy te oczko podwójne. Teraz dochodzimy do tego momentu, gdzie mamy oczka podwójne. Teraz już mamy dwa podwójne. Nie przerabiamy ich. Odwracamy robótkę. I kolejne oczko przerabiamy jako podwójne. Jeszcze raz pokażę, o co chodzi. Mam tutaj 10 podwójnych oczek przerobionych. I teraz kolejne, pierwsze oczko przerabiamy jako podwójne, czyli drut prawy przechodzi przez oczko na drucie lewym, nitka jest z przodu, przeciąga tą nitkę. Następnie oczko nie jest ściągane z drutu, nitka jest przekładana do tyłu, nitka wiodąca tkłębka. Drut prawy przechodzi ponownie przez to samo oczko i dopiero wtedy jest ściągany i mamy podwójny. I jest to już 11. Kolejne oczka przerabiamy na prawo. Do momentu ostatniego oczka przed podwójnym. I tu widać, mamy podwójne, ostatnie oczko przed podwójnymi, które jest pojedyncze. I je ponownie przerabiamy jako podwójne, czyli nitka z przodu, przerabiamy na lewo. Następnie przekładamy nitkę do tyłu i ponownie drut prawy przechodzi przez oczko na drucie lewym i ściąga to oczko. I mamy już podwójne oczko na drucie lewym. Przekładamy całą robótkę na stronę lewą i oczka podwójne. Możemy przerobić, ale najlepiej je bez przerabiania, te podwójne, ściągnąć na drut prawy. I kolejne przerabiamy na prawo. Przerabiamy ostatnie oczko pojedyncze przed podwójnym na prawo. Nie przerabiamy tych podwójnych. Przekładamy robótkę na drugą stronę. I wykonujemy podwójne oczko. I w ten sposób mamy już tutaj 12 podwójnych oczek. Przerabiamy wszystkie oczka na prawo do momentu ostatniego oczka przed podwójnym.
Mamy ostatnie oczko przed podwójnym i też wykonujemy je jako podwójne. I przekładamy całą roputkę i te podwójne oczko przekładamy na drut prawy. W ten sposób robiliśmy 12 oczek jako podwójnych z jednej strony rzędu i 12 jako podwójnych z drugiej strony rzędu. I teraz będziemy robić pełne okrążenie dookoła skarpetki, nawet z tym dodatkowym drutem, czyli z tym podbiciem, gdzie jest na drucie dodatkowym. Pełne okrążenie, przy czym będziemy je wykonywać, pamiętając o tym, że tył skarpetki jest oczkami prawymi, natomiast tu podbicie, tak jak wynika z wzoru, tam gdzie prawe, tam prawe, a tam gdzie lewe, tam lewe. Dodatkowo musimy pamiętać, że przerabiając te pełne okrążenie, będziemy te oczka podwójne przerabiać jako pojedyncze. Czyli wszystkie oczka, które do tej pory robiliśmy jako podwójne, będziemy przerabiać jako pojedyncze. Doszliśmy do momentu właśnie tego podwójnego i przerabiamy je na prawo jako pojedyncze. Czyli przekładamy drut prawy przez te dwa oczka i przeciągamy nitkę, która jest z tyłu. W ten sposób powstanie nam pierwszy klin skarpetki. I teraz dochodzimy do tego drutu dodatkowego i też przerabiamy. Pamiętając, że musimy przerobić tak, jak wynika to z oczek. Czyli tam, gdzie prawe, tam, gdzie lewe, tam lewe. I wszystkie oczka, które były podwójne, zamykamy. Musimy dość ciasno to zrobić, żeby ładnie nam ten okrąg się trzymał. Zrobiliśmy pełne okrążenie. Skarpetka ponownie jest na jednym drucie z żyłką dookoła. Tutaj nasz klin. I formowana jest pięta. I teraz musimy powtórzyć cały proces od początku. Czyli tutaj dojedziemy sobie naszym rzędem do tego znacznika początku rzędu. Dojechaliśmy do naszego znacznika początku rzędu i tutaj mamy ten znacznik końca tej 36 oczek, które są napięte i oczka pomiędzy, które były z przodu, pomiędzy właśnie tymi znacznikami i stanowiły podbicie, ponownie przełożymy
na drut zapasowy, tak żebyśmy tylko operowali na tych 36 oczkach, które są z tyłu jako pięta. Czyli przełożyliśmy 19 oczek na drut dodatkowy, są to oczka podbicia, tego z przodu. I mamy 36 oczek z tyłu, które stanowią naszą piętę. Ponownie mamy ich 36. I teraz zaczynamy od początku, czyli od momentu przerabiania pierwszego i ostatniego oczka jako oczko podwójnie. Czyli teraz ponownie cały proces dodawania oczek z przodu i z tyłu naszych 36 oczek pięty ponownie przeprowadzamy, czyli ponownie 12 oczek będziemy przerabiać jako podwójnych, będzie to 12 oczek z przodu i 12 oczek z tyłu, tym samym schematem, którym teraz pokazałam, że przerabiamy. Po przerobieniu powrotem naszego schematu z dodawaniem 12 oczek z przodu i z tyłu rzędu. Mamy naszą piętę w ten sposób. Odwracamy ją na stronę lewą. Te nasze 36 oczek, które były, no teraz jest już ich więcej. I mamy tutaj po przerobieniu ostatniego oczka jako podwójne. Odwracamy na stronę lewą. I na drucie tutaj mamy środkowych 12 oczek, które nie były przerabiane jako oczka podwójne. I te 12 podzielimy sobie na pół i zaznaczymy sobie tutaj początek rzędu. I od tej pory nasz początek rzędu będzie tutaj. Przerobimy te 6 oczek na prawo do tego naszego znacznika. Odwrócimy robótkę i teraz będziemy przerabiać dookoła wszystkie nasze oczka, zamykając te oczka, które były podwójnie. Czyli przerabiamy je na prawo i zamykamy te oczka na prawo, te, które były do tej pory jako oczka podwójne. Przerabiamy oczka, które są na drucie tym zapasowym, czyli oczka z przodu naszej skarpetki podbicia. Pamiętamy, że przerabiamy je tak jak wynikowo jest wzór. Musimy też mocno ścisnąć, żebyśmy nie mieli przerwy. Odkładamy ten nasz drut dodatkowy, bo już nie będzie nam potrzebny. I przerabiamy kolejne okrążenie, aż do naszego znacznika początku rzędu, zamykając i po tej stronie też te 12 oczek podwójnych, żeby te każde z nich było już teraz oczkiem pojedynczym. Zamykamy je na prawo. I zakręciliśmy pełny okrąg. Możemy sobie na żyłkę ściągnąć. Zdjąć możemy te, które były do tej pory znacznikami. I tak wygląda nasza pięta z naszymi klinami
I teraz już będziemy wracać do naszego podstawowego wzoru. Czyli cztery oczka na prawo, jedno lewe. Musimy sprawdzić, żeby się zgadzał nam wzór. Musimy sprawdzić, żeby wzór się zgadzał, obliczyć i zacząć od tego oczka, które nam wypadało. Po sprawdzeniu, jak wzór wypada, zacznijmy przerabiać po prostu wzorem, czyli jedno oczko lewe i cztery prawe. Pamiętając, żeby przerabiać wzór oczywiście zgodnie z prawą stroną skarpetki. I wróciliśmy już do naszego wzoru. Cztery oczka prawe, jedno lewe. I tym wzorem będziemy przerabiać przez kolejnych 12 cm. Oczywiście pamiętając o tym, że ja mówię teraz na rozmiar 36-37. Jeżeli macie inny rozmiar, to proponuję przyłożyć sobie do stopy i w tym momencie, jeżeli 12 cm będzie za mało, to przerobić więcej. Po przerobieniu 12 cm będziemy formować nasz czubek skarpetki. Dociergamy dalej. Po przerobieniu 12 cm od zakończenia pięty, czyli od tego momentu, dzielimy naszą robótkę znacznikami na 8 części i będziemy formować czubek naszej stopy. Tutaj jest początek rzędu, zaznaczam sobie podwójnym znacznikiem. I teraz w każdej tej części będziemy dwa ostatnie oczka przerabiać jako jedno. Czyli dochodzimy do naszego znacznika, który wyznacza nam część. Jeszcze jedno. Będziemy przerabiać teraz od tego momentu wszystkie oczka na prawo, czyli nasz czubek skarpetki będzie miał oczka na prawo. Przerabiając oczka na prawo, dochodzimy do dwóch ostatnich oczek z naszej jednej części i przerabiamy te oczka razem. Przerabiamy w ten sposób, że zdejmujemy pierwsze oczko bez przerabiania, kolejne oczko przerabiamy na prawo, ściągamy i przekładamy przez oczko, które było poprzednie. Możemy to zrobić właśnie w ten sposób. I tak w każdej części z tych 8 części będziemy zamykać właśnie dwa ostatnie oczka jako jedno. Czyli znowu, tutaj ja podzieliłam na 8 części, w każdej jest 7 oczek, oprócz jednej, w jednej jest 6, bo mieliśmy 55 oczek na początku i dochodzimy właśnie do końca jednej części, później drugiej, trzeciej i zawsze przerabiamy dwa ostatnie oczka jako jedno. I możemy je przerabiać właśnie przekładając drut prawy przez dwa oczka i przeciągając nitkę, która jest z tyłu i ściągając, albo drugi sposób zamykania. Przekładamy drut prawy przez oczko na drucie lewym, ściągamy to oczko bez przerabiania, kolejne oczko przerabiamy na prawo i później to oczko przerobione przeciągamy przez oczko, które było wcześniej nieprzerobione. I w ten sposób zamykamy dwa oczka jako jedno. I tak zamkniemy dookoła w każdej części oczko i następnie przerobimy 5 rzędów bez zamykania. Po przerobieniu 5 rzędów bez zamykania będziemy znowu zamykać ostatnie dwa oczka jako jedno, przerabiać.
I kolejnie będziemy cztery rzędy przerabiać bez zamykania i znowu będziemy zamykać. Następnie dwa rzędy bez zamykania i znowu będziemy zamykać. Później jeden rząd i będziemy zamykać. Czyli po każdym zamykaniu robimy okrążenia bez zamykania, a ich liczba zmniejsza się o jedno okrążenie. Czyli najpierw mamy 5, później 4, później 3, później 2 i 1. Czyli teraz pamiętamy, zamykamy w każdej z 8 części. Ostatnie oczka, przerabiając dwa oczka jako jedno. I w ten sposób z 7 mamy 6, później mamy 5, później 4 i tak zmniejszamy liczbę oczek, która jest na naszym czubku. Przerobiłam teraz dwa rzędy bez zamykania i będę znowu zamykać. W każdym z naszej części powinniśmy mieć 3 oczka, czyli teraz przerabiamy jedno na prawo i dwa zamykamy i będziemy mieli w części 2 oczka. Jedno na prawo i dwa razem jako jedno i w części mamy teraz po zamknięciu dwa oczka. Ja radzę sobie właśnie tak jak widzicie, że przeciągam po prostu dookoła żyłkę po kawałku. Po zamknięciu, kiedy mamy właśnie dwa oczka w każdej części, oprócz tej jednej, to mamy teraz okrążenie bez zamykania, ostatnie. I po tym okrążeniu będziemy zamykać oczka. W każdej części mamy dwa, oprócz tej jednej, która już na początku miała mniej o jedno oczko, wobec czego z każdej części praktycznie będziemy mieli z dwóch jedno oczko. Czyli teraz robię okrążenie ostatnie bez zamykania i później następne okrążenie będę zamykać w każdej części po raz ostatni i z dwóch oczek w części będzie już tylko jedno. Tak, tu jest już nasz początek rzędu i zamykamy po raz ostatni. I zostało nam 8 oczek. Ucinamy naszą nitkę. Nawlekamy ją na igłę. I nasze ostatnie 8 oczek będziemy na tą igłę przekładać z drutu. I zszyjemy nasz czubek. Druga skarpetka do pary jest już gotowa. Przymierzymy ją na nasz bloker. Teraz należałoby ją wyprać i uformować na naszym blokerze. Tak wygląda nasz czubek, tak wygląda nasz wzór.
W opisie podam wszystkie rozmiary dotyczące tej skarpetki. Poszedł nam właśnie ten jeden motek włóczki, którą przedstawiałam. No i cóż, życzę miłego dziergania.